Cześć kochani, to nasze kolejne spotkanie. Dzisiaj przeczytamy dwa strachy pani Doroty Suwalskiej. Tchórz! Nie jestem tchórzem! Zaprotestował Marek. W odpowiedzi usłyszał głośny wybuch śmiechu. Wojtek, Adam i Komar, członkowie tak zwanej bandy, aż się skręcali z uciechy. Wreszcie Wojtek z wyraźnym wysiłkiem opanował rechot, który zdawał się wydobywać gdzieś z głębi jego brzucha i wycedził, zbliżając twarz do Marka. Jeśli nie jesteś tchórzem, musisz to udowodnić. Jak to? Na przykład? Wojtek udawał, że się zastanawia. Byle nie kładka nad urwiskiem, wzdrygnął się Marek. Na przykład? Wojtek na chwilę zawiesił głos. Już wiem, przejdziesz po kładce nad urwiskiem. Ale... Widzę, że strach cię obleciał, zachichotał Wojtek. Marek kilkukrotnie otworzył bezgłośnie usta, co wzbudziło jeszcze większą wesołość kolegów, o ile mógł nazwać ich kolegami. Wreszcie nabrał powietrza w płuca, zacisnął pięści i zawołał najgłośniej, jak umiał. Wcale się nie boję! W takim razie jutro o 10:00 przy kładce! Marek chciał powiedzieć, że jutrzejsza sobota zupełnie mu nie pasuje, choć prawdę mówiąc nie miał żadnych planów. Więc proponuje przełożyć spotkanie na inny dzień, ale właśnie nadeszła pani woźna i spytała, dlaczego Marek tak się wydziera. A potem przypomniała, że już dawno po dzwonku. Chłopiec popatrzył na nią półprzytomnie, a potem powlókł się do klasy. Był tak rozkojarzony, że od razu na pierwszej lekcji dostał uwagę. Co się z tobą dzisiaj dzieje? Zdenerwowała się sympatyczna zazwyczaj pani Basia, sięgając po dzienniczek Marka. Rozumiem, że zbliża się weekend, więc myślisz już o czekających cię przyjemnościach, ale z łaski swojej skup się jeszcze przez chwilę na matematyce. To prawda. Marek myślał o weekendzie, ale nie były to myśli przyjemne. Tak zwane urwisko to przecież najokropniejsze miejsce w okolicy, a kładka, po której miał przejść, była tylko zmurszałą, wąską dechą, którą ktoś dawno temu przerzucił nad płynącą nieopodal miasteczka rzeką w miejscu, w którym brzegi wznosiły się najwyżej. Deska mogła się złamać w każdej chwili, nawet pod kimś tak lekkim jak Komar, a co dopiero pod Markiem, który do chudzielców nie należał. W dodatku, porośnięte gęstymi krzakami, brzegi podobali sobie okoliczni pijaczkowie. Pełno było tu śmieci i potłuczonych butelek. Rodzice nie pozwalali Markowi nawet zbliżać się do tego miejsca, nie wspominając o przeprawie przez rzekę. Nic więc dziwnego, że Marek nie powiedział mamie o sobotnich planach i zaraz po obiedzie, podczas którego zjadł połowę mniej niż zwykle, zamknął się w swoim pokoju pod pretekstem zmęczenia szkołą. Wieczorem długo nie mógł zasnąć. Myśl o przejściu przez kładkę napełniała go przerażeniem. Wśród uczniów młodszych klas krążyły legendy o chłopcu, który próbując tego spadł i omal się nie utopił. Sam Komar również nie wyszedł cało z próby kładki. W ostatniej chwili ześlizgnął się z mokrego drewna, spadł z kładki i pech chciał, że trafił na stłuczoną butelkę. Po dziś ma bliznę na czole. Jeszcze bardziej jednak Marek bał się tego, co się stanie, kiedy stchórzy. Już sobie wyobrażał te złośliwości, chichoty i drwiny. Z dwojga złego wolał chyba, żeby wołano na niego grubas, jak teraz, niż na przykład śmierdzący tchórz. Co pomyślałaby wtedy o nim Ania? Ania była najfajniejszą dziewczyną w klasie. Przynajmniej tak uważał Marek. Miała jasną, puszystą grzywkę, opadającą na brązowe oczy i odpowiedź na wszystko. Nawet Wojtek nie mógł jej podskoczyć, bo potrafiła tak go skołować, że ostatecznie wychodził na głupka. Tak, Ania była naprawdę kimś wyjątkowym. Chłopiec nie zniósłby, gdyby uznała go za tchórza.
Och, gdyby wydarzyło się coś, co pozwoliłoby mu uniknąć próby. Gdyby na przykład Wojtek, Adam i Komar zapadli dziś w nocy na jakąś zakaźną chorobę. Wszyscy trzej jednocześnie, bo zupełnie przypadkiem zetknęli się z tym samym wirusem. Wtedy Marek poszedłby na urwisko, a ich by tam nie było. Wówczas przeszedłby próbę bez przechodzenia próby. W sumie to nawet możliwe z tą chorobą. Oni wszędzie chodzą razem, więc i wirusa mogli załapać jednocześnie. Pocieszał się w myślach Marek. Choć w głębi serca wiedział, że wymyślony przez niego scenariusz jest absolutnie nieprawdopodobny. Chłopiec przewracał się z boku na bok. Z brzucha na plecy, z pleców na brzuch. Chyba 1000 razy poprawiał poduszkę. A kiedy wreszcie, grubo po północy, zaczęła ogarnąć go senność, usłyszał jakiś szelest. Uniósł głowę i zobaczył dziwną postać, która wyglądała trochę jak duch. Była niewyraźna i półprzeźroczysta, jakby zrobiona z wiatru. Normalnie Marek wystraszyłby się ducha, albo przynajmniej zdziwił jego obecnością w swoim pokoju. Jednak jakąś częścią siebie wiedział, że postać przyszła do niego ze snu. A we śnie niewiele jest w stanie człowieka zaskoczyć. Przybysz przycupnął na skraju łóżka i uśmiechnął się do Marka. Nazywam się Strach Oblatywacz, przedstawił się. Przybyłem tu, żeby cię uratować. Strach Oblatywacz? Zdziwił się Marek. Pamiętasz? Wojtek powiedział, że strach cię obleciał. To właśnie ja jestem tym strachem. Wojtek to kłamca. Żaden strach mnie nie obleciał, bo ja niczego się nie boję. Wydukał drżącym głosem Marek. Niczego? No to widzę, że będzie ciężko. Jak to? Znałem takiego, mówili na niego Hiro. Hiro? Ale super. Gość, jak sam twierdził, nie bał się niczego. Ani ognia, ani wody, ani wysokości, ani nawet pszczół. Pszczół? No wiesz, pewnego dnia założył się z kompanami, że gołymi rękoma przeniesie rój pszczół i z jednego miejsca w drugie. O rany! I co z nim? Na szczęście ktoś w porę odwiózł go do szpitala. Ledwo go odratowali. Wcześniej leczył poparzenia, ponieważ nie bał się ognia, potłuczenia i złamania kości. Nie lękał się wysokości. Rany kłute, cięte, kąsane i oj, nawet nie jestem w stanie wszystkiego wymienić. A zapewniam cię, że za każdym razem próbowałem go oblecieć. No ale cóż, on też twierdził, że nie wie, co to strach. Kilka razy omal nie stracił życia przez tę swoją niby odwagę. Taki głupi nie jestem, Marek wzruszył ramionami. Czyżby? Sugerujesz, że jestem głupi? Zdenerwował się chłopiec. A czy przejście przez kładkę nad urwiskiem nie jest głupotą? Nie tak wielką, jak przenoszenie pszczół. No nie wiem. Kładka jest bardzo wąska i spróchniała. To niemal pewne, że z niej spadniesz. Możesz wylądować na jednym z urwistych brzegów i złamać sobie nogę. Zranić się lub w najlepszym wypadku mocno potłuć. Ale możesz również wpaść prosto do wody i wtedy łatwo o prawdziwe nieszczęście. Rzeka jest niewielka, ale bardzo rwąca. Nawet bardzo dobry pływak mógłby sobie nie poradzić. A pomyślałeś o tym, co będzie się działo, gdy Marek zrezygnuje z przeprawy? Ni z tego, ni z owego odezwał się jakiś obcy głos gdzieś z najciemniejszego kąta pokoju. Zaskoczony Marek wytężył wzrok, by zobaczyć drugiego rozmówcę. Jestem Strach Wielkooki, przedstawił się przybysz, wyłaniając się z mroku. Rzeczywiście miał ogromne oczy i ogromne i niesamowite. Chłopiec wprost nie mógł oderwać od nich spojrzenia. Chłopie, Wielkooki tym razem zwrócił się bezpośrednio do Marka. Nie będziesz miał życia w szkole. Wszyscy zaczną się z ciebie wyśmiewać. Będą cię gnębić, zwłaszcza chłopaki z bandy. I nikt nie będzie cię lubił, uznając cię za tchórza.
A przecież to całkiem możliwe, że jednak zdołasz przejść przez kładkę na drugi brzeg. Wtedy staniesz się bohaterem. Nawet komar spadł z kładki, przypomniał strach oblatywacz. Mimo, że jest bardzo lekki i zwinny. I co z tego, że spadł? Skrzywił się drugi strach. Wielkie mi rzeczy. Fakt. Pocierpiał trochę, bo założyli mu kilka szwów i została mu blizna. Ale za to przyjęto go do bandy. Tylko po to, żeby był u Wojtka na posyłki. Ale nikt inny mu nie podskoczy. Dobrze wiesz, że komar przeszedł przez kładkę ze strachu. Nie dawał za wygraną oblatywacz. Stchórzył. Stchórzyłby, gdyby zrezygnował z przeprawy, upierał się Wielkooki. O nie, wtedy pokazałby odwagę. A to dobre, niby na czym miałaby ta odwaga polegać? Na tym, że nie wystraszył się Wojtka i chłopaków z bandy. Niech ci będzie, że komar wystraszył się chłopaków z bandy. I bardzo słusznie. To nic przyjemnego, kiedy nazywają cię tchórzem i wyśmiewają na każdym kroku. Bez przesady. Pogadaliby przez dzień lub dwa i zapomnieli o sprawie. A tak? Została chłopakowi wstrętna blizna na całe życie. I tak, miał szczęście, że przygoda skończyła się w ten sposób. Mogło być znacznie gorzej. Wiesz, kogo przypomina mi komar? No, przypomina mi pewnego gościa o ksywce Hiro. Przecież go znasz. Tak, to ekstra facet, prawdziwy bohater. Przyjaźnimy się od lat. Hiro, dokładnie tak jak komar. Nie boi się niczego prócz swoich kompanów. I to do tego stopnia, że gotów jest stracić zdrowie, a nawet życie w strachu przed tym, że kumple pomyślą sobie, że stchórzył. Marek przysłuchiwał się dyskusji dwóch strachów, która z chwili na chwilę stawała się coraz bardziej gorąca. Pamiętaj, oblatywacz spojrzał poważnie na Marka. Nie warto narażać się na takie ryzyko tylko dlatego, że ktoś ma ochotę nazwać cię tchórzem. Pamiętaj, wtrącił się Wielkooki. Strach ma wielkie oczy, a z kolegami trzeba żyć w zgodzie i zawsze trzeba dbać o dobrą opinię. Jednak nie za wszelką cenę, przekonywał oblatywacz. Wielkooki otworzył usta, żeby coś jeszcze powiedzieć, ale z jego ust zamiast słów wydobył się przeraźliwy pisk, który po chwili zmienił się w dźwięk budzika. Marek zerwał się z łóżka. Cóż za dziwaczny sen. Strach oblatywacz? A to dobre. I strach, który ma wielkie oczy. Przez okno wpadało słońce i chłopiec był pewien, że zaspał do szkoły. Po chwili jednak uświadomił sobie, że to sobota. Normalnie uwielbiał ten dzień tygodnia, ale nie dziś. Przypomniało mu się, po co nastawił budzik na weekend. Po to, żeby nie spóźnić się na spotkanie z chłopakami z bandy. Z niechęcią zwlókł się z łóżka. Przez całą drogę nad urwisko myślał o dziwnym śnie. Zdawało mu się, że Wielkooki i oblatywacz wciąż rozmawiają w jego głowie, przerzucając się argumentami. Słyszał ich jeszcze, gdy dopingowany przez Wojtka, Adama i Komara stanął nad kładką. Zrobił pierwszy krok i poczuł, że kruche drewno niebezpiecznie trzeszczy pod jego ciężarem. Spojrzał na strome, pełne śmieci brzegi i płynącą w dole rzekę. Tia, rzekł, odwracając głowę w stronę chłopaków z bandy. Zapowiada się piękny spacerek przez kładkę. Niektórzy uważają, że dla takich widoków warto rozkwasić sobie głowę, ale nie ja. Więc bardzo proszę, najpierw przygotujcie porządny mostek, a dopiero potem zapraszajcie mnie na wycieczki krajoznawcze. Sorry, ale po takim badziewiu nie zamierzam chodzić. Marek skrzywił się i zdecydowanym krokiem zszedł z kładki. Naprawdę myślicie, że jestem aż tak głupi, żeby narażać się dla waszej rozrywki? Wojtek, Adam i Komar wyglądali na zaskoczonych. Przez chwilę patrzyli w milczeniu za oddalającym się Markiem. Wreszcie chłopiec usłyszał za plecami krzyk Wojtka. Tchórz, tchórzliwy tłuścio, patrzcie, jak go strach obleciał. Chłopaki z bandy dogadywali mu jeszcze w poniedziałek i wtorek. Nie było to miłe, ale nie tak straszne, jak to sobie wyobrażał.
Czasem ogarniały go wątpliwości. A może trzeba było to zrobić? Jednak już w środę Wojtkowi, Adamowi i Komarowi znudziły się docinki. Zwłaszcza, że Marek zupełnie nie zwracał na nie uwagi. Zaś w czwartek podeszła do Marka Ania i powiedziała: wiesz, bardzo się cieszę, że ktoś wreszcie miał odwagę, żeby utrzeć tym głupkom nosa. Odwagę? Wyjąkał Marek, a potem wyszeptał sam do siebie: dzięki ci, oblatywaczu. Co tam mamroczysz? Zdziwiła się Ania. Nic, nic. Marek się uśmiechnął. Opowiem ci innym razem. A potem spojrzał w pogodne oczy Ani i poczuł, że to najfajniejszy czwartek w jego życiu. Koniec, moi kochani. Zastanówcie się, czy Marek dobrze postąpił, czy rzeczywiście mądrze postąpił, czy nie jest tchórzem? Wasze odpowiedzi na ten temat zamieśćcie w komentarzu. Trzymajcie się i do zobaczenia.